jednak nadal trwa dobra pasa polskich piłkarzy. Na stadionie dziesięciolecia ani razu nie udało się doskonałym Belgom w ciemnych koszulkach sforsować naszej obrony. W Lizbonie sensacyjne zwycięstwo, w Warszawie daremne wysiłki. Szymkowiak zawsze niezawodny na swym posterunku. Wyłapuje starannie wszystkie nieliczne zresztą strzały gości. Pojedynek Vanderberga z Gajdą. Błyskawiczny przerzut do Lentnera. Lewoskrzydłowy przyjmuje piłkę na pozycji łącznika, ale to przecież jego ulubione miejsce. Strzał i już jest 1-0 dla Polski. Teraz już co chwila właśnie tutaj rozgrywają się najciekawsze pojedynki. W akcji Gajda, Pol i Vanderberg. Gra ostra, lecz zgodna z przepisami. Widać przewagę fizyczną i dobrą kondycję polskich piłkarzy. Rychczy próbuje znaleźć drogę do belgijskiej bramki. Nie udało się, może Faber. Do nieustannych ataków przyłącza się znów Lentner. Belgowie są chwilami zupełnie bezradni, chociaż sprzyja im szczęście i dobra forma bramkarza. Ale oto piłkę prowadzi Brychczy. Strzał lekki, precyzyjny i celny. Belgowie muszą przyznać, że w Warszawie napotkali na jednego z najtrudniejszych ostatnio przeciwników. Wynik 2-0 dla Polski świadczy o tym dobitnie.